W sumie ja cię namawiam na FNAF-a, więc tak, weź ten pięści w dłoń, na ręce mnie nie O stać. nie, tak jak zawsze. Tak, pięści tym razem, bo dłonie mi się usunęły, więc no, muszą być to pięści, czyli Q, Oder i Fists. Jej, Dobra, mam pięści w dłonie. to jesteś gotowy przeżyć kolejną przygodę, bardzo ekscytującą przygodę w FNAF-ie Tak. z animatronikami, które mogą ci się dobrać do tyłka? Nie uwzględniałem żadnego dobierania się do mojego tyłka. Wychodzę. Cześć, witam was wszystkich serdecznie bardzo. Z tej strony Chaken wraz z Admirosem i jego pustymi oczami na masce. Gramy razem Cześć. w... Nie tak blisko, proszę cię. Czuję się Dobrze. niekomfortowo. Gramy... Daj mi się do końca przywitać, halo. Widzisz, nic nie robię takiego złego. Podchodzisz za blisko, naruszasz moją przestrzeń osobistą, halo. Dobra, Gramy luź. sobie w Garry's Mod FNAF-a na mapie FNAF 1. Tak, jej. Tak, to wszystko ze szczegółów. Po prostu będziemy się chronić przed animatronikami, które chcą nam się dobrać do tyłka. Ja już się rozgościłem, rozwiesiłem tutaj mój plakat. No, ja go podpiszę. O, jest ładnie. Idealnie. Tutaj mamy dokładnie kamery. Ja bym obserwował cały czas Foxiego, bo może się ruszyć gdziekolwiek i nam się dobrać. Aha, bo ja tu zmieniam Tak, kamerę. możesz zmieniać, przeglądać każdy ten. I to działa nieco inaczej niż na tamtej mapie, w którą graliśmy, bo tutaj możemy Dobra. zamykać animatronikom drzwi przed twarzą, tak żeby nam nie wbiły do środka, bo jeżeli wbiją, no to Okej. robi się dość niemiło i umieramy od razu. I Czyli też. naszym głównym zadaniem jest po prostu siedzieć tutaj, tak jak Tak, w zwykłym FNAF-ie. Okej, siedzi. myślałem, że to będzie strzelanka. Strzelanka. Tutaj Jak w mamy tym. pasek energii, który nam z czasem spadnie. Jak spadnie, mamy tutaj klucz, żeby zejść do piwnicy i uruchomić ponownie energię. O, to będzie ciekawe. No, można by tak powiedzieć. I no, jeżeli chcesz, możemy się przejść po pizzerii, póki jeszcze jest w miarę cicho. Prócz tego krzyku, który był w tle. Ten krzyk na pewno bardzo mnie zachęcił do spaceru po nocy i po pizzerii. To No, to jak? totalnie to. Chcesz pójść na wycieczkę? Jasne, jestem sową, to ja wiesz, lubię takie nocne Dobra, no wyprawy. to chodź, idziemy powolutku, po cichutko, rozglądając się, Altem? czy znaczy mamy spowolniony krok, więc nie spieszymy się A, nigdzie. spoko. Jak możesz zauważyć, Tu coś się pojawiło. Freddy oraz Bonnie się ruszyli ze swojej sceny. Aha. Nie wiem, gdzie jest Bonnie, czekaj, czy Bonnie stoi. O, stanął nam przed tym. Przed. A, jak miło. No to niech se tam stoi. Tu jest nasz Freddy, który jakże robi piękną minę do kamery, oraz nasza droga Chica. Tutaj mamy wyjście z Yeah. pizzerii, jakbyś chciał. Możemy. Ten. Niestety nie możemy zwiedzić wszystkiego z zewnątrz, bo nas zamknęli w środku, ponieważ są to. Nasi pracodawcy to są sadyści. I no, tak. Dobrze. Tutaj mamy kibelki. Ale czemu to jest pizza przywiesz? A, to jest drewna. Dobra. Strew, tak. Okej. Upiekli pizzę i ją powiesili na ścianie, oczywiście. Jak tak O, czelu! można? O! Wiesz, Admirosie, ja cóż, nie mogę teraz wyjść, bo Umarłem mnie. na śmierć. Ja nie mogę teraz wyjść, bo mnie Chica zblokowała. Czy ja mam wstać? Odrodzisz się w Wstałem. środku. No i mogę do ciebie przyjść? Znaczy, sprawdź, czy ktoś O nie nie, muszę wziąć stoi. pięści w dłoń. Sprawdź, czy ktoś nie stoi przed naszymi drzwiami. Tak, na wszelki Dobrze. wypadek. No jest tylko ta Bonnie. Okej, dobra, Chica zniknęła, Nie. mogę się ruszyć. Dobra, nie mogę się ruszyć. Czemu ja słyszę twoje dźwięki przerażające? Cześć, biorę już pięści w dłoni. Cześć, no tutaj sobie stoi, to jest Bonnie, tak? Ja zginąłem. Tak, tu jest Bonnie i Chica akurat stoją Mhm. pod drzwiami. Dokładnie nie pod drzwiami, jeszcze pod korytarzem. Jest na Okej. spokojnie. Jeszcze mamy 3/4 energii, więc jest na Nie luzie. przeraża ta gra. To bardziej przerażająca była tamta dwójka, że nam marionetka próbowała wyskoczyć na twarz, ale cóż. Ale wydaje mi się, że tu jest straszniej. Jest Tam było strasznie. tak. Tam było łatwiej. Czy ja wiem? Znaczy, tu jest o wiele łatwiej ze względu na to, że możemy im zamknąć przed twarzą drzwi i w ogóle pokażę ci pewnego easter egga.
Wejdź, wejdź tutaj. Tam będzie jumpscare. Nie będzie, zerknij co tam jest. Freddy. Tak, Freddy i Golden Freddy tam siedzący. Aha, tak trochę go widać, ale boję się tam dalej otwierać. Za trzy nie otworzysz, bo wentylacja jest pięścioodporna. Najgorzej. No najgorzej, dobra, no cóż. Skoro jeszcze nam nie weszli do tego, ja bym sobie jeszcze troszkę zwiedził. A jest coś jeszcze do zwiedzania tu fajnego? Piwnica, ale tu musielibyśmy się wrócić po klucz, więc wróćmy się po klucz. Dobrze, to w takim razie bierzemy klucz i lecimy do piwniczki. No, weź ten kluczyk leżący tutaj. Będą kotki? Nie, nie będzie kotków w piwnicy. Proszę, takie ładne, małe, niestety, jedynie co możesz zaliczać jako kot, to tego lisa stojącego za kurtyną. Fuj, nie chcę lisa, lisy są fuj. Tylko czemu? Kotki. Czemu? Liski są fajne. I otwórz te drzwi tym kluczem. O, i możesz klucz położyć teraz tutaj, na tym. A mogę go... No, on już się nam nie przyda. Okay. I to jest nasza piwnica, innymi słowy generator. Tutaj są odprowadzane bardzo ładnie ścieki. Więc no, proszę nie bić, bo nie mamy prysznica tutaj w tym. W pizzerii i tutaj jest przycisk do restartu generatora. Na razie jeszcze raczej nie będzie użytku nie, no, nie z tego będę przycisku. Go wciskał. Nie będzie, no nie będzie użytku z tego przycisku, bo mam pełną energię. I w sumie na naszym miejscu wróciłbym się i posiedział w środku, poobserwował, czy przypadkiem. A co tu robią te głowy? To są części zastępcze. Aha. No. To one się psują? Czasami. W ogóle Foxy i Freddy jeszcze się nie ruszyli. W ogóle strasznie cicho jest, muszę ci powiedzieć. Jeszcze żaden animatronik nam pod drzwi nie przyszedł. Dzień dobry. No bo mnie się boją, no to wszystko oczywiste. I twoich pustych oczu w sumie. Chciałem, że powiesz pustej głowy. Pustej głowy. Cóż. Bo tak się akurat spojrzałem na kamerkę na siebie i tak powiedziałeś puste i tak... Spojrzałem na moją głowę. Pustej głowy raczej nie masz, jesteś chyba troszkę mądrzejszy niż ja. Da się to określić. No, w sumie jakoś mówię tak. Sowy przecież są mądrzejsze od kurczaków. Strasznie spokojnie, muszę ci powiedzieć. Jak grałem jest aż tak za spokojnie. Jak grałem z Rockim i Maxem, no to było wiele, jakby to powiedzieć, one bardziej szarżowały wtedy nam pod drzwi, aniżeli stały w miejscu i nic nie robiły, więc... Wiesz, no ja tutaj chyba... Nie można wejść pod biurko. Niestety. Też próbowałem w innej wersji FNAF-a, też nie mogłem wejść pod biurko. Mech. To jest bardzo smutne. No cóż, no nie wiem co mam powiedzieć, no... Gdzie są te animatroniksy? No, halo, animatroniki! Proszę tutaj przyjść, zapraszam. Kawa u Admirosa za pół ceny dzisiaj. Ja bym się skusił, bo kawa zawsze jest dobra. Ja się ostatnio uzależniam coraz bardziej od kawy. No, ja piję jedną dziennie, zawsze. Zawsze? Zawsze. Nie, dobra, to mój rekord było 8 w miesiącu chyba. O, no to cóż. To było bardzo dużo. Ale to jeszcze jesteś początkowy. No, w ogóle, Admiros, chodź tutaj, stań tutaj przede mną. I się teraz cofnij, nie odwracając się. Nie, bo będzie jumpscare. Nie będzie jumpscare'a. Wiedziałem, że będzie, dlatego się nie wystraszyłem. Ale dobry. Śmiesznie to wyglądało, jak wleciałeś prosto na mnie. Może powinienem właśnie tak iść, o. Powoli. Teraz się wystraszyłem. Nie lubię niespodziewanych... Foxy bieg w stronę tego. Dlaczego ja dostaję wszystkie jumpscary? Jeszcze jakąś animację z Foxym dostałem. O, zamknij drzwi! Boli stanął nam przed drzwiami, okay. Byśmy mieli kolejny jumpscare na twarz. Freddy, zamykaj drzwi. Freddy jeszcze coś, nie jest nie przed wiem. Drzwiami. Ale patrz, jak oni blisko siebie stoją, to jest troszkę... Ja wyszedłem dosłownie dziwne. Tutaj i on już od razu mnie zaczął krzyczeć na mnie. Dlatego no, nie warto wychodzić aż tak bardzo, bo oni chyba zniknął nam już sprzed drzwi. Zniknął, dobra. A się zamyka drzwi? Tak, dobra. Tak, musisz kliknąć na guzik, okay. Który jest tutaj na tym. Dobra, może wróćmy, bo ten śmiech był niepokojący. Co to oznacza ten śmiech? Tupta coś! Nie zdążyłem! Czemu ja? Foxy jest strasznie aktywny. O. What the hell?
Nie zdążyłem zamknąć drzwi, on jest... Dobra. Skąd wiedziałeś, z której strony on biegnie? On zawsze biegnie od lewej, jak zamknie mu się lewe drzwi, to biegnie od prawej. Okej. Co jest troszkę dziwne, bo tego nie było w zwykłym FNAF-ie, zawsze on biegł tylko do na jedną stronę. Co było... co jest dziwne strasznie. Dobrze wiedzieć, co nie? No, cóż. To dobra. Ja chyba się tutaj schowam, tak trochę. Zamknę te drzwi, bo Freddy stał tutaj przed drzwiami dokładnie. Tak? Tak, możesz skoczyć i zerknąć tutaj. Nie ma żadnego Freddy'ego. Jak już. Nie ma, halo, był nie tu ma, przed chwilą. Ale no, ale nie poszedł. Weź pięści w dłoń tak w ogóle. O, w sumie. Użył tego, Boże, jak się nazywało? Łomu? Tego tula. Nie, tego tu taki. Psych gun. Physic gun, o. Tak, physic gun. Bym złapał tego Freddy'ego. O, Chica tu stoi, patrz, w korytarzu. A, cóż, wolę jej toy wersję jak coś. Ej, bo chyba nasz pasek energii się kończy prawie. On się chyba skończył już. A tu na dole jest zielone, patrz. Trzeba zrestartować energię, Admiros. Nie zauważyłem, dobra. Nie zauważyłem, że teraz ten. Come on. Dobra, mamy energię. Już? Jest ładnie. Okej. Okay. Ale w tym czasie mogą animatroniki po nas przychodzić. Tak, mogą, jeżeli mamy dezaktywowaną energię nawet. Bonnie nam zablokował drogę. Tak. Tędy można chyba przejść. Tylko ostrożnie. Nie. Dobra, udało mi się. O, dobra, jest ładnie. Udało się bez żadnego zgonu, co jest plusem. Ja już się przygotowywałem na jumpscare'a jakiegoś. W sumie... Na szczęście nie było. Do tych jumpscare'ów człowiek potrafi się przyzwyczaić, muszę ci powiedzieć. Nie. Jak nie? Nie da się przyzwyczaić do czegoś, co znienacka ci wyskakuje i jest dźwięk typu... Da się przyzwyczaić, ale zawsze jest ten odruch, że odskakujesz do tyłu. Co jest... Zawsze jest ten odruch. No, to co, czekamy sobie tutaj dalej. Tak, czekamy chwilkę, jeszcze gdzieś tak, nie wiem, z 4 minutki możemy pograć 20 minut. O. Aha, bo tu się ta noc nigdy nie skończy. Tak, ta noc się też nigdy nie kończy. Okej. Okay. Pirate Cove, ja bym miał znowu na oku tego Foxy'ego. Czyli jak on zniknie stąd... Tak, to musimy zamykać oboje drzwi, musimy zamknąć. Dobra. Tak też zrobimy. Dobra. Oni nam tutaj stoją. Bonnie nam zablokował drogę wyjścia. Nie, a Freddy sobie stoi. No nie jest źle, nie jest też tragicznie. Dobra, Freddy zniknął. Dobra, nie mamy jak teraz wyjść. Nie mamy jak teraz wyjść, bo w sumie zablokowali nam każdy korytarz. Aha. Co jest najgorsze. O nie. O, jeszcze Chica przyszła teraz, zobacz. Znowu ją stalkuje, no co za Freddy. No. Nie powinienem tak wychodzić, się wychylać. Mam wrażenie, że... Zaraz coś na mnie wpadnie. Tutaj Chica nadal stoi, Bonnie. Dobra, Bonnie. Bonnie zniknął! Zamknij drzwi. Ja utknęłem w Bonnie. No cześć kolego, co tam u ciebie? Witaj, okay. Jesteśmy bardzo blisko i w ogóle może byś już sobie poszedł czy coś. Proszę. Muzyczka jakaś gra. O, dobra, możesz otworzyć drzwi. Proszę. Uff. Jesus, zrespił się we mnie w ogóle. Cię nie wystraszył? Znaczy, poczułem się trochę niekomfortowo, nie zabił mnie, czy cokolwiek, ale przynajmniej... No, spoko. Jeszcze żyje, to jest plus. Dobrze. Oni nam tutaj stoją bez żadnego ruchu, bo oni się chyba wrócił. Zamykam drzwi. O, znowu Bonnie wrócił, no cześć tak, kolego. Wrócił. Cześć, co tam u ciebie w ogóle? Chucken, wracaj. Dobra. On mnie nie zabije, what? No to wbijaj. No to wbijaj! Właśnie daję zaproszenie temu, bo nie mu. Dałem tobie zaproszenie. Czyli Bonnie się wprosił. Okay. Nie mam pytań do tego. Myślałem, że się zbugował i że nie działa, co nie? Jak mówisz, o, nie straszy coś tam. Mówię, to spoko, to otwieram. Znów muzyka jakaś gra. O Boże, ty! Poprawiałem sobie słuchawki i nagle zauważyłem Freddy'ego przed drzwiami. Okej. Okay. To jest nawet ładnie, szczerze ci powiem. Dostaliśmy, batkam, z 10 jumpscare'ów na...
No, na noc, że tak powiem. Tak, gdzieś około 10 myślę, że było na spokojnie. No, na spokojnie, na luzie. Też sobie troszkę pogadaliśmy. W ogóle ten Foxy się rusza, nie rusza, co jest bardzo dziwne. Niech sobie tam siedzi, nie zapraszam go tutaj. Ja też bardzo nie chcę, żeby nam wchodził do środka czy coś. W ogóle weź pięści w dłoń, bo zawsze zapominasz. Już, proszę. No, ładnie. No to cóż, znowu Bonnie nam tam stoi przy wejściu. Tutaj już nikogo nie ma. Chica jest. Chica jest daleko. Na korytarzu, ale cóż. Jest na razie spokojnie, tak no, uważam. W sumie można już w sumie na tym skończyć, jeżeli byś chciał. Jeśli chcesz, to możemy. No, bo mamy 20 minut odcinka, jest no ładnie. Oko. Więc no. To pożegnać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie! To niezłe, to by było na tyle. Tak, no to dostaliśmy jeszcze jumpscare'a na sam koniec. Cóż, mam nadzieję, że podobał wam się ten niecodzienny odcinek z wygadanym Admirosem. Zamknijmy te drzwi, bo Chica nam zaraz może wbić do środka, bo stanęła dość blisko szyby i to creepy trochę wygląda. Okay. Cóż, tak więc co powiesz, Admirosie? Podobała ci się ta mapka? Była spoko, tylko bym chciał taką, żeby było więcej dochodzenia i eksplorowania. No to następnym razem ci pokażę mapę, w którą graliśmy razem z Rokim. Jakbyś chciał. Dobra. No to cóż, to by było na tyle na ten odcinek. Dzięki, że wpadliście. Ze mną był Admiros. Cześć, na razie. Pamiętajcie o Lieg de Video oczywiście i trzymajcie się do następnego. Ej! Cześć.